Liceum Ogólnokształcącego. Brawo. Drugie miejsce, trzecie Liceum Ogólnokształcące. I trzecie miejsce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych numer 2. Znajdujemy się na tak zwanych tomaszowskich błoniach przed Pilicą, nad Pilicą, gdzie odbyły się zawody szkół ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego w zawodach, biegach przełajowych. Powiem, że bardzo trudne zawody, bo w każdej sztafecie bierze udział, zespół się składa ze sztafety, która składa się z 10 osób. I każda z osób musi przebiec, chłopcy około 1500 metrów, dziewczęta około 1000 metrów, także bardzo trudna konkurencja, ale zakończyło się szczęśliwie, poznaliśmy zwycięzców, zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców, zwyciężyło pierwsze liceum ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim i z wielką satysfakcją odnotowujemy ten fakt, że pogratulowaliśmy wszystkim, przede wszystkim za to, że młodzież chce uczestniczyć w tego typu zawodach, trudnych zawodach, jak powiedziałem. A jednocześnie widać, że czerpią z tego radość i korzyść w postaci tężyzny fizycznej i współzawodnictwa sportowego. Wszystkim serdecznie gratulujemy uczestnikom, że zechcieli brać w tych udział, a my mamy satysfakcję z tego, że nasza młodzież może się rozwijać i chce się rozwijać. Znajdujemy się na błoniach przed torem łyżwiarskim Pilica w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie odbywają się dzisiaj sztafetowe biegi przełajowe, konkretnie mistrzostwa województwa w tej konkurencji. Biorą udział reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych, a zawody rozgrywane są w kategorii dziewcząt i chłopców. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy biegają w składach 10-osobowych. W tej chwili ostatnie zmiany zmierzają do mety. Na prowadzeniu w kategorii dziewcząt zauważyłem, że jest sztafeta pierwszego liceum ogólnokształcącego i to wyraźnie prowadzi, a walka o pierwsze miejsce w kategorii chłopców właśnie w tej chwili trwa. Najlepsze zespoły oczywiście jak zwykle zostaną nagrodzone pucharami, a indywidualnie zawodnicy za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii dziewcząt i chłopców otrzymają medale. Organizatorem tych zawodów jak co roku jest Powiatowy Szkolny Związek Sportowy.